kolejny dzień, kolejny spacer. Dzisiaj będzie blisko, bo tylko na górę parkową i z powrotem. Chcę pokonać tę drogę ścieżką dydaktyczną, przyrodniczą. No, idę dalej. Na razie. Znajduję się na początku tej ścieżki w tak zwanym zakątku Kraszewskiego. Podobno tutaj bywał. Jest jego pomniczek, a właściwie popiersie i napis pamiątka jego pobytu poświęca Krynica podczas jubileuszu. Doszedłem do sanktuarium Matki Bożej Krynickich Zdrojów. Tu nawet odbywają się msze święte na zboczach góry parkowej. A Krynickie Zdroje są tam, w dole. Znajduję się na Polanie Michasiowej. Pełno tu najrozmaitszego kwiecia, co widać na załączonym obrazku. Ścieżka rozwija się za kosami, raz pnie się bardziej stromo po zboczu do góry. Gdzieś tam nikt nie za kolejnym zakrętem. Po drodze mijałem takie dorodne buki. Doszedłem właściwie na szczyt góry parkowej. To miejsce nazywa się Polana Michasiowa i stąd jest piękny, daleki widok na Beskid Niski, Beskid Sądecki, dni bardzo przejrzyste, widać stąd Tatry. Trochę się zachmurzyło i schodzę z góry parkowej. Będę schodził teraz ścieżką rowerową. Zobaczymy, dokąd ona zaprowadzi. Nie wiem gdzie, bo kiepsko jest tu ze znakowaniem. Taki pień już martwy i na nim pełno hub, które żywią się sokami tegoż drzewa. A to dziwo, ile lat żyło
A ja idę sobie, idę całkiem fajnie, bo w dół. No pięknie jest. No i natykam się na brukowaną ścieżkę i smędzących się dwoje turystów. Idę do niej i będę schodził w kierunku Krynicy. Tam dalej majaczy osuwiskowe jeziorko na zboczu góry parkowej. Nie wiem, czy potrafię to złapać, ale powinna być trochę widać tej wody. Podejdę tam bliżej w kierunku tego jeziorka. Może tam uda mi się bardziej sfotografować czy sfilmować ten fenomen przyrody. No i rzeczywiście zbliżam się nad sam brzeg tego jeziorka. Ładnie ogrodzone. No spory ten stawek jest, można powiedzieć. Budowla jakaś. Jest i kaczki pływają. Ptactwo jest tu różnorodne. Raczej są gęsi. Jedna stoi na brzegu, a druga płynie. No i dotarłem do dolnej stacji kolejki linowej na górę parkową. Niestety nieczynna. A stąd już blisko do Zdroju Jana, w którym bywam codziennie, napełniając litrową butlę.